Jezus, wir danken dir für dein heiliges Wort, was du uns schenkst. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, które Ty nam darujesz. Und Herr, du siehst, dass wir völlig darauf angewiesen sind, dass du es lebendig zu unseren Herzen sprechen lässt. I Ty widzisz, Panie Jezu, że jesteśmy całkowicie zdani na to, abyś Ty tym słowem w żywy sposób przemawiał do naszych serc. Jezus, danke, dass du uns trägst. Dziękujemy, Panie Jezu, że to Ty nas sam nosisz do tej chwili. Danke, dass du uns liebst, Herr Jesus. Dziękujemy, że Ty nas miłujesz, Panie Jezu. Und in deiner Liebe kannst du uns heute Abend noch mal kräftigen. I w tej miłości Twojej, w jej przypływach, Ty możesz nas dzisiaj posilić tego wieczoru. Und Herr Jesus, für die Wochen, Monate, vielleicht Jahre, die uns noch bleiben, auch noch mal ausrichten für den Dienst. I także na te przyszłe tygodnie, miesiące, może lata, Ty pragniesz nas ukierunkować także na tę służbę, jaką mamy jeszcze przed Tobą do wykonania. Herr, bitte wirke durch deinen Geist auch noch mal heute Abend. Panie Jezu, prosimy Ciebie, działaj przez swego Ducha Świętego również i tego wieczoru. Amen. Amen. Ich habe es auf dem Herzen, mit euch drei Wahrheiten zu teilen. Mam na sercu, aby podzielić się z wami trzema prawdami. Und diese Wahrheiten sind für euch nichts Neues. I same te trzy prawdy nie są dla was niczym nowym. Ich glaube aber, dass sie so wichtig sind. Ale wiem o tym i wierzę w to, że one są naprawdę tak bardzo ważne. Und dass wir sie manchmal kennen, aber nicht umsetzen in unserem Leben. Że często się zdarza tak niestety z nimi, że my je znamy wprawdzie teoretycznie, ale nie mamy z tego przełożenia praktycznego na nasze życie. Und es macht einen großen Unterschied, ob wir etwas nur hier oben haben, nur hier oben kennen. Jest to ogromną różnicą, czy mamy coś tylko tutaj w głowie. Oder ob sich das wirklich in unserem Leben zeigt, ob sich das wirklich, ob das einen Effekt hat in unserem Leben. Czy jest to czymś, co przynosi konkretny, wymierny efekt w naszym życiu, czy pokazuje się w naszym praktycznym postępowaniu. Und ich möchte etwas aus der Erfahrung, aus der Missionserfahrung auch mit euch teilen. Chciałbym również przy tej okazji coś przytoczyć wam z naszych doświadczeń misyjnych. Und in der Hoffnung, dass das für euch in euer Leben hier auch spricht. Daję nadziei, że również dla was będzie to przydatne, będzie do was przemawiające w tych okolicznościach, w jakich tutaj jesteście. Die erste Wahrheit, die lautet, Gott ist für uns. Pierwsza prawda, którą chciałbym podkreślić, to jest ta, że Bóg jest za nami. Ich lese aus 1. Johannes 4. Czytam do tego z pierwszego listu Jana, 4 rozdział. Pierwszy Jana 4. 1. Johannes 4, vers 18. Pierwszy list Jana 4, vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość usuwa bojaźń. Was dieser Vers heißt, ist, dass wenn ich mir bewusst bin, dass Gott mich liebt, ten wiersz oznacza, że jeżeli uświadamiam sobie to, że Bóg mnie miłuje, dann habe ich keine Furcht mehr. To nie mam żadnej bojaźni, nie ma lęku w moim sercu. Ja. Und so oft werden wir ängstlich oder furchtsam, weil jak tylko odczuwamy lęk i w bojaźni, po prostu w strachu wycofujemy się. Weil wir vergessen, wie sehr Gott uns liebt. To jest to dlatego, że zapominamy o tym, jak bardzo Bóg nas miłuje. Wir haben einen liebenden Vater im Himmel. My mamy miłującego Ojca w niebie. Und er hat seine Liebe zu uns, hat er bewiesen. I on dowiódł swojej miłości dla nas. Wo ist der größte Ausdruck der Liebe Gottes für uns
sichtbar geworden. Gdzie stał się najbardziej rozpoznawalny, najbardziej widoczny, najwyższy wyraz Bożej miłości do nas? Was würdet ihr sagen? Co byście na to powiedzieli? Was würdet ihr sagen? Co byście powiedzieli? Auf dem Kreuz ja. Ist das am deutlichsten geoffenbart. Am deutlichsten, weil er dort das Liebste, was er hatte, gegeben hat für uns seinen Sohn. Tak, to jest dokładnie to, ponieważ tam Bóg to, co miał najmilszego, najdroższego, dał nam, swego Syna. Ja. Aber er hat uns auch den Heiligen Geist gegeben. Ale on również dał nam swego Ducha Świętego. Und wenn man sich bekehrt, bekommt man das Empfinden, Gott liebt mich. I gdy człowiek się nawraca, to również jego uczucia idą w tym kierunku, że człowiek wyraźnie to odczuwa. Bóg mnie miłuje. Und das lesen wir in Römer 5. Wir wollen das auch zusammen lesen. I o tym też czytamy w liście do Rzymian, 5 rozdział. Przeczytamy to z tego listu. In Römer 5. W Rzymian 5. Lesen wir in das Fazit oder die Schluss. Du kannst es noch weglesen. Ja. Du machst das weg. Das soll doch helfen, dass ich nicht störe. Kein Problem. Ja. In Römer 5 kommen wir, in den ersten 5 Kapiteln haben wir eine Erklärung des Evangeliums. W pierwszych 5 rozdziałach Listu do Rzymian otrzymujemy wyjaśnienia Ewangelii. In den ersten 3 Kapiteln kriegen wir gesagt, was wir für Sünder sind und warum wir schuldig vor Gott sind. W pierwszych 3 rozdziałach tego listu Bóg nas przekonuje o tym, jakimi jesteśmy grzesznikami, jak bardzo przeciwko niemu wystąpiliśmy. Und dann kriegen wir gesagt, dass Gott die Sünden weggenommen hat. I następnie jest nam powiedziane, że Bóg zabrał od nas te grzechy. Und er hat sie auf seinen Sohn gelegt. I włożył je na swego Syna. Und wir haben gehört, er hat seinen Sohn geschlagen an unserer Stelle. I słyszeliśmy o tym, że on uderzył za te grzechy swego Syna za nas. Und er hat die Schuldfrage für immer geregelt. I w ten sposób Bóg całkowicie rozprawił się z kwestią grzechu, z tym zwracającym się przeciwko nam żądaniem. Und dann kommen wir das 5. Kapitel. I przechodzimy właśnie w taki sposób do 5 rozdziału tego listu. Und dann lesen wir im ersten Vers. I w pierwszym wierszu czytamy: Wir sind gerechtfertigt worden. Że zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary. Das heißt, Gott sieht uns jetzt so, als hätten wir noch nie gesündigt. Słowo to oznacza, że tak Bóg nas widzi, jakbyśmy nigdy jeszcze nie zgrzeszyli. Das ist in der Vergangenheit passiert. Das ist erledigt. Wir sind gerechtfertigt. To jest coś, co się dokonało wobec nas w przeszłości. Zostaliśmy usprawiedliwieni. Dann lesen wir etwas über die Gegenwart. Jetzt. Ale następnie czytamy coś o tym, co się odnosi do teraźniejszości. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Teraz mamy pokój z Bogiem. Wir haben keine Feindschaft mehr zu dem lebendigen Gott. To oznacza, że usunięta została całkowicie wrogość, jaka była pomiędzy nami a Bogiem, świętym Bogiem. Und dann lesen wir etwas über die Zukunft. I jeszcze w tym wierszu czytamy coś o przyszłości. Wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit in Vers 2. Że mianowicie dalej, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej, że mamy przed sobą chwałę Bożą, do której zmierzamy. Und dann könnte man ja denken, moglibyśmy myśleć, es ist ja alles okay. Es ist ja alles geregelt mit Gott. Wszystko jest zatem zapewnione, wszystko jest uregulowane. Aber plötzlich kommen Probleme. Ale naraz przychodzą różne problemy. Ich bin ein Kind Gottes. Jestem dzieckiem Bożym. Mein Vater ist allmächtig. Mój ojciec jest wszechmocny. Warum lässt er das jetzt zu? Dlaczego on to czy owo dopuszcza jeszcze? Oh, vielleicht liebt er mich doch nicht so sehr. O, może rzeczywiście tości to on mnie aż tak nie miłuje, jak myślałem. Und deswegen sagt dann der Paulus in den folgenden Versen ab Vers 3, erklärt er uns. I dlatego Paweł podejmuje się tego trudu, żeby od 3 wiersza dalej wyjaśnić nam, wie wir als Christen Probleme sehen sollten. Jak my jako chrześcijanie powinniśmy postrzegać problemy, z jakimi się wir sollten nämlich Probleme anders sehen als Ungläubige. Bo mianowicie chodzi o tą ważną rzecz, że powinniśmy problemy inaczej postrzegać, jak ludzie niewierzący, którzy nas. Als wir noch nicht gläubig waren, gdy jeszcze nie byliśmy wierzącymi, war ein Problem. Problem był problemem. Und Probleme müssen weg. I problemy trzeba usuwać.
Aber jetzt sind wir gläubig geworden. Ale teraz staliśmy się wierzącymi. Und die Probleme, die Trübsale, die Nöte haben ein anderes Vorzeichen. Vorzeichen ist Minus oder Plus. Jetzt ist es Plus. Ja. I problemy jakby można powiedzieć, są inaczej od tego momentu przez w nas wartościowane. One mają zupełnie inny znak przed sobą. Zamiast minus wcześniej, to teraz mają plus. Wir wissen jetzt, mein Vater lässt das zu im Himmel. My wiemy dobrze o tym. Ojciec mój w niebie, on to dopuścił. Das stört mich jetzt. Das ist to jest teraz dla mnie pewną przeszkodą. Jest czymś, co zakłóca moje życie. Aber er bewirkt etwas Gutes damit. Ale on ma zamiar dobry z tym powiązany. Es ist niemals, nigdy już tak się es, nie dzieje. Es ist niemals, weil er mich jetzt plötzlich hasst. Nie jest nigdy tak, że on to dlatego czyni, że on mnie naraz znienawidził. Oder weil ich ihm jetzt plötzlich egal bin. Albo że stałem mu się obojętny i dlatego teraz tak czyni. Nein, er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Nie, Heiligen Geist. Jest napisane, miłość Boża została rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Ja, es stimmt, das sieht jetzt gerade nicht gut aus hier, das sieht jetzt problematisch aus, irgendeine Situation. I teraz dostrzegamy, że na przykład znajdujemy się w jakiejś sytuacji, która rzeczywiście rodzi problemy, jest trudna do zniesienia. Aber Gott liebt mich. Ale Bóg mnie miłuje w tym. Gott liebt mich. Vielleicht sagst du, ja, ich spüre das aber nicht. Ich empfinde das nicht. Może powiesz w takich okolicznościach, dobrze, ale ja tego nie odczuwam tak. Dann sagt Gott, wtedy Bóg mówi, ja, nicht nur durch den Heiligen Geist ist das in dein Herz gegossen worden. Nie tylko, że przez Ducha Świętego zostało to wlane do twojego serca. Wenn du das jetzt nicht spürst, jeżeli tego nie czujesz, dann schau außerhalb von dir, to spójrz na zewnątrz siebie. Denn es steht dann hier, Gott aber, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. 8. wiersz mówi nam, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ja. Gott hat dich ja schon geliebt, als du ein Sünder warst. Bóg wtedy już ciebie miłował, gdy jeszcze byłeś grzesznikiem, czy byłaś grzesznicą. Und jetzt bist du ein Kind Gottes, wie viel mehr würde dich dann jetzt lieben? I teraz jesteś dzieckiem Bożym, o ileż bardziej teraz on ciebie miłuje. Ja. Das ist eine Wahrheit, die kennt ihr. Das ist jetzt nichts Neues gewesen. To jest prawda, którą z całą pewnością znacie. Nie jest to nic nowego. Aber ale wir vergessen so oft ganz praktisch. Ale my tak często w praktyce naszego życia zapominamy o tym. Dass alles was uns passiert, Ausdruck der Liebe Gottes ist. Że wszystko, dosłownie wszystko, co na nas przychodzi, jest wyrazem Bożej miłości. Ja. Und wenn man in die aufs Missionsfeld geht, wenn man aufs Missionsfeld geht, ja. Gdy ktoś udaje się do pracy na pole misyjne. Und man kommt aus einer recht heilen Welt, wie mir das geht. Ihr seid hier in Polen mehr Elend noch gewohnt und mehr härteres Leben, aber in Deutschland kommt man gdy człowiek przychodzi z takich okoliczności, w których był rozpieszczany niemalże, wydelikacony, wy znacie jeszcze trochę takiego twardego i surowego życia w Polsce. Dann sieht man plötzlich sehr, 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 sehr viel Elend. I człowiek jest wtedy zderza się z nędzą po prostu, jaka zewsząd kipi. Und man sieht nicht nur Elend bei den Ungläubigen, man sieht auch viel Not bei Gläubigen. I to jest takie przeżycie, że człowiek dostrzega nie tylko masę nędzy między niewierzącymi ludźmi, ale również i masę biedy między wierzącymi. Ja. Und manchmal kann man sich fragen. I wtedy człowiek czasami dochodzi do momentu, że pyta się: Wie kannst du das zulassen? Jakże możesz coś takiego dopuścić, ojcze? Ein Bruder? Brat? Verliert seine Frau, die im fünften Monat schwanger ist. Na przykład traci swoją żonę, która jest w piątym miesiącu ciąży. Ja. Er war einer der besten Mitarbeiter in dem Waisenhaus. To był brat, który był jednym z najlepszych współpracowników w tym domu sierocym. Wir haben gebetet, dass eine Familie kommt, ein Ehepaar kommt zum Arbeiten für die Kinder. Modliliśmy się o to, aby przyszła w końcu jakaś rodzina i wsparła pracę z dziećmi. Sie hatten bereits einmal ein Baby bekommen. I przyszli i naraz okazało się, że oczekują dziecięcia. Und bei der Geburt hat der Arzt eine falsche Manipulation gemacht und das Baby ist gestorben bei der Geburt.
A przepraszam, to źle zrozumiałem. Dziecko stracił. Dziecko stracił przy urodzeniu. Chodzi o to, że w czasie porodu lekarz, który się tym zajmował, po prostu wykonał jakąś niewłaściwą operację i przez to niechcący uśmiercił to dziecko. Und dann haben sie 8 Jahre ungefähr kein Kind bekommen. Później nastał czas, że 8 lat czekali i nie mieli żadnego dziecka. Und dann sind sie zu uns nach Palikona gekommen und wir haben dem Herrn gedankt, endlich ist das Ehepaar da. I wtedy po tym wydarzeniu oni przyjechali do nas, do Palikona i cieszyliśmy się i dziękowaliśmy Panu naraz, że nareszcie przyjechała jakaś młoda rodzina tutaj. Und die Frau wird auch noch schwanger wieder. I znowu ta żona zaszła w ciążę. Und hat mir mit Strahlen gesagt, Palikona ist der Ort des Segens und der Herr schenkt mir ein Kind. I on przyszedł do mnie z promieniejącym obliczem i mówi, Palikona to jest miejsce błogosławieństwa, Pan dał mi błogosławieństwo. Und 3 Monate hat seine Frau ein Herzversagen und sie ist gestorben und das Baby auch tot. I po 3 miesiącach okazało się, że żona zapadła w bardzo poważną chorobę serca i po 5 miesiącu już jej nie było. Ja. Und was dann passiert, ist, dass wir denken, was ist denn hier los? I gdy coś takiego się stanie, to wtedy wszyscy są po prostu tym bardzo poruszeni i zastanawiają się zdruzgotani, co się dzieje właściwie. Und dann müssen wir zu unserer Seele reden und wir müssen die biblische Wahrheit uns selbst sagen. Gott ist Liebe. Gott weiß, was er tut. Gott ist weise. I wtedy my musimy pozwolić, żeby Słowo Boże ono przemówiło mocno do naszych serc. Bierzemy to Słowo i mówimy tak, jak Słowo Boże mówi. Bóg jest miłością. On jest mądry i on wie, co robi. Ja. Ein anderes Beispiel aus dem persönlichen Leben. Inny przykład z osobistego życia. Als wir nach Indien kamen, es gab so viele Gefahren für meine Kinder, es hat mich wahnsinnig gemacht. Gdy przyjechaliśmy do Indii, to było takie mnóstwo niebezpieczeństw, które groziły moim dzieciom, że po prostu doprowadzało mnie to niemal do szaleństwa. Ja, und nach 6 Wochen in Indien, po 6 tygodniach pobytu w Indiach, war ich bei mir, ich lag bei mir auf dem Bett und ich habe nur gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich werde wahnsinnig. Leżałem na moim łóżku i w modlitwie mówiłem do Pana, Panie, nie daję rady, ja po prostu wysiadam. Nie jestem w stanie tego więcej unieść. Doprowadza mnie to do szaleństwa. Weil jeden Tag solche Schocks da waren, wenn man denkt, oh, wenn mein Kind jetzt gebissen worden wäre, dann was wäre dann passiert, was wäre passiert? Gdy każdego dnia zmagaliśmy się z takimi rzeczami, które nas szokowały i myśleliśmy, co by było i wiedzieliśmy, co by było, gdyby moje dziecko zostało teraz ugryzione, gdyby było tym okąszone, albo coś się stało. Und letztlich war meine Seele nicht ausreichend gegründet in dieser Wahrheit. I ostatecznie musiałem poznać, że moja dusza nie była wystarczająco spoczywającą na tej prawdzie Słowa Bożego. Diese Wahrheit ist eine Festung. Ta prawda, którą czytamy, jest jak twierdza. Ja. Gott ist für uns. Bóg jest za nami. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Jeżeli Bóg jest za nami, to kto może być przeciwko nam? Er, der doch seines eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Ten, który z własnego syna nawet nie oszczędził, jak żeby nie miał nam z nim zarować wszystkiego? 8:32. O 8 rozdział 32 wiersz. Ja, wie tego, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du denkst, Gott ist nicht für mich hier, Gott ist hier gegen mich, hier läuft was schief. Może są takie sytuacje, zdarzają się w twoim osobistym życiu, że taka myśl cię dosięga, że Bóg nie jest za mną. On właściwie jest przeciwko mnie w tej sprawie. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben passiert. A może stały się jakieś rzeczy w twoim życiu, oder nur ein großes Fragezeichen hast. Gdzie po prostu nad nimi wypisane jest wielki znak zapytania. Dann sagt dir der Herr heute Abend, dass Gott dich liebt und Gott für dich ist. To Pan chce dzisiaj tobie właśnie powiedzieć to jeszcze raz, że on cię miłuje, że on jest za tobą. Er hat seinen Sohn gegeben für dich. On dał swego syna dla ciebie. Die zweite Wahrheit, die ich euch vorstellen will, heißt Christus in uns. Drugą prawdę, którą chciałbym zaakcentować, to Chrystus w nas.
Wir lesen in Galater 2 den bekannten Vers 20. Z Galatów drugi rozdział przeczytamy drugi, przepraszam, 20 wiersz. Znany 20 wiersz. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Und dann lesen wir noch in Römer in Kapitel 6. I jeszcze raz wrócimy do Rzymian, do 6 rozdziału. Vers 5 und 6. Wiersz 5 i 6. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Ich erkläre euch jetzt erst nochmal diese Wahrheit und dann, was das für praktische Auswirkungen hat. Najpierw chciałbym wyjaśnić to przed wami, tę prostą, znaną prawdę, a następnie powiedzieć o jej praktycznych skutkach, wynikach w naszym życiu. Wir waren ja eben im fünften Kapitel. Dopiero co znajdowaliśmy się w piątym rozdziale tego listu. Und in den ersten fünf Kapiteln lernen wir, unsere Sünden sind alle weg. I w pierwszych pięciu rozdziałach tego listu uczymy się podstawowej prawdy, że nasze grzechy są usunięte, nie ma ich. Der faule Baum bringt faule Früchte. To złe drzewo, które złe owoce rodziło. Die Früchte sind unsere Sünden. Te owoce są obrazem naszych grzechów. Und die ganzen faulen Früchte hat Gott weggenommen. I wszystkie te owoce zgniłe, złe zostały najpierw z tego drzewa usunięte. Nie ma na nich żadnego owocu. Aber das Jahr, co jest? Das Jahr geht und die Saison kommt und was macht der faule Baum? I jak Bóg to usunął, przechodzi następny rok, następna wiosna, lato i co zaczyna robić to drzewo dalej? Er bringt Früchte und sind die Früchte gut oder schlecht? I to drzewo wydaje w nowym sezonie nowe owoce. I jakie są te owoce, dobre czy złe? Gut oder schlecht? Mówcie. Mówcie. No, są dobre czy złe? Lepsze? Fauler Baum. Besser sind die Früchte. Nein. Könnte man denken, ist aber nicht so. Ein fauler Baum. Można by było pomyśleć, że byłyby lepsze, ale nie. To drzewo cały czas jest złym drzewem. Fauler Baum bringt faule Früchte. Prosta sprawa. Złe drzewo, złe owoce. A więc w drugim sezonie to złe drzewo wyda na nowo złe owoce. Und so haben wir. So haben wir nicht nur, wir tun nicht nur Böses, sondern wir sind böse. To oznacza o nas bardzo ważną prawdę, że my nie tylko czynimy złe rzeczy, które są grzechami, ale sami jesteśmy źli i dalej będziemy je czynić. Ja. Gott hat sich, und Gott weiß, dass wir böse sind. Bóg dobrze o tym wie, że jesteśmy źli. Gott hat sich die Menschheit 4000 Jahre lang angeschaut. Bóg ludzkości miał czas się bardzo dokładnie przyjrzeć. 4000 lat. Und sie haben sich 4000 Jahre lang immer gleich verhalten, nämlich böse. I przez te 4000 lat zawsze zachowywali się w ten sam identyczny sposób, zawsze źle. Und deswegen hat Gott gesagt, es gibt nur eine Lösung für diesen bösen Menschen. I dlatego Bóg powiedział ostatecznie jest tylko jedno rozwiązanie kończące tą sprawę tego złego człowieka. Das ganze Denken des Menschen ist einfach nur böse den ganzen Tag. Całe myślenie człowieka jest tylko złe przez cały dzień. Es ist kein Gerechter, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht Nie ma einer. Żadnego sprawiedliwego, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił, ani jednego. Und deswegen sagt Gott, diese ganze Rasse Mensch, die muss weg in den Tod. I dlatego Bóg powiedział, ta cała rasa, czy ten gatunek, byśmy powiedzieli, człowieka, musi być usunięty. W całości, kompletnie. Das ist, was mit uns passieren muss. To jest to, co musiało się z nami stać. Und Gott sei Dank, es ist passiert. I Bogu dzięki, to się stało. Es ist passiert. To się stało. Gott hat mich abgeschafft. Bóg mnie zlikwidował. Gott hat mich in den Tod gebracht. Bóg mnie przywiódł do śmierci.
Wann hat er das denn gemacht? Kiedy on to zrobił? Er hat das gemacht am Kreuz. On to uczynił na krzyżu. Am Kreuz. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin weg. Z Chrystusem umarłem. Jestem umarły. Und das ist wunderbar. I to jest cudowna rzecz. Deswegen sagt Gott, mit dem David Bubenzer kann ich nichts mehr anfangen. Der muss einfach nur in den Tod. I dlatego Bóg mówi, z Dawidem Bubencerem ja nie mogę mieć nic wspólnego. Go trzeba zlikwidować. Koniec. Und an die Stelle davon. Ale na miejsce tego człowieka. Fange ich etwas Neues, sagt Gott. Fange ich etwas Neues an. Ja rozpocznę coś zupełnie nowego. Ein neuer Mensch. Nowego człowieka na eine neue Rasse. Nową rasę powołam do bytu. Und wer ist der erste von dieser Rasse? I kto jest pierwszym z tej nowej rasy? Jesus Christus. Jezus Chrystus. Jest pierwszym. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. I dlatego Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Und als du dich bekehrt hast, i gdy ty się nawróciłeś, hat Gott dich abgeschafft. Bóg cię zlikwidował. Hat dich weggetan. Usunął. Nicht nur was du gemacht hast, nicht nur die Früchte. Nie tylko te owoce, żeby pozrywał, nie tylko to, co uczyniłeś. Sondern er hat den Baum gefällt. Ale on ściął to złe drzewo. Komplett weg damit. Całkowicie powiedział, koniec, wykorzeniam to. Und er hat was ganz Neues geschaffen und du bist jetzt in Christus. I stworzył coś zupełnie nowego i jesteś teraz w Chrystusie. Ja. Und in der Taufe sagen wir genau das. I w chrzcie wyraziliśmy dokładnie tę właśnie prawdę. Sagen wir, ja, Gott, es war höchste Zeit, dass ich wegkomme. Tak, Boże, to najwyższy czas było, aby mnie zlikwidować. Und ich danke dir, dass du das gemacht hast. I dziękuję Tobie za to, że Ty to uczyniłeś. Und jetzt besiegel ich das, oder ich verkündige das jetzt dadurch, dass ich sage, und jetzt begraben wir mich auch noch. I teraz ja to przyznaję, ja to wyznaję i ogłaszam wszystkim. I mówię, teraz mnie pogrzeb. Kennt ihr die Geschichte mit dem Mann, der ein Raucher war, der rauchte Pfeife? Czy znacie tą historię o tym palaczu, który fajkę tak sobie kopcił? Der hat sich bekehrt. Który się nawrócił. Und jetzt wurde er getauft. I został ochrzczony. Und er geht in das Wasser und er wird getauft. I on wchodzi do wody, został ochrzczony. Und er hatte seine Pfeife in der Tasche. I miał swoją fajkę w kieszeni. Und er geht aus dem Wasser raus. I wychodzi z wody. Und er freut sich. I strasznie się cieszył. Und plötzlich der Mann, der Bruder, der ihn getauft hat, sieht, da schwimmt was auf dem Wasser. I naraz ten brat, który go chrzcił, zauważa, a tam pływa coś na wodzie. Da schwamm die Pfeife von dem Mann. I tam pływała ta jego fajka na tej. Und er sagt ihm hier, hast was vergessen, hier ist deine Pfeife. I on mówi, coś zapomniałeś, tu jest twoja fajka jeszcze. Und der Mann sagt, nein, die gehört nicht mir. On mówi, ten człowiek mówi, nie, ona nie należy już do mnie. Die gehört nicht mir. Ona nie należy do mnie. Die gehört dem Mann, den wir gerade begraben haben. Ona należy do tego człowieka, którego właśnie pogrzebaliśmy. Der hat es verstanden. Er war eine neue Schöpfung, ein neues Leben. On pojął to, że jest nowym życiem, że jest nowym człowiekiem. Und da sind wir im sechsten Kapitel vom Römerbrief. I ta rzecz jest opisana w szóstym rozdziale Listu do Rzymian. Und dann stehen hier drei Worte, die sind so wichtig. I dlatego tu są napisane trzy słowa, które są tak bardzo ważne. In Vers 6 steht, da wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Ponieważ wiemy, czy wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. Damit der Leib der Sünde abgetan sei. Aby ciało grzeszne zostało usunięte. Dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Abyśmy już nie służyli grzechowi. Wir müssen das wissen. My musimy to wiedzieć. Ja? Wenn du nicht weißt, wenn du nicht weißt, jeżeli tego nie wiesz, ja, du musst die Information erstmal haben. Ich bin ja mit Christus gestorben. Musisz najpierw być skonfrontowany z tą informacją, że jestem ukrzyżowany czy umarły wraz z Chrystusem. Ja. Zweitens, po drugie, Vers 11. 11. Wiersz. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Das ist das zweite. Wir müssen uns sagen, ich bin jetzt gestorben. To jest ta druga rzecz, którą trzeba sobie przyswoić, zrozumieć ją. Ja teraz umarłem. Ja? Z Chrystusem. Also wenn der Freund anruft und sagt, hallo,
Jeżeli zatem twój przyjaciel zadzwoni do ciebie i powie: "Halo, kommst du heute Abend mit ins Kino?" Czy idziesz ze mną do kina dzisiaj wieczorem? Oder kommst du mit in die Bar, wir gehen einen trinken? Albo może pójdziemy razem do knajpki, coś wypijemy? Dann halte dich für tot. To uważaj siebie za umarłego dla tych rzeczy. Ich kann überhaupt nicht kommen, ich bin ja tot. Nie mogę przyjść w ogóle, bo umarłem. Das ist das dann. To jest odpowiedź, którą trzeba zapadać. Aber das ist genau was passieren muss. Ale to jest dokładnie to, co musi się stać. Wir sind der Sünde gestorben. My umarliśmy grzechowi. Schau mal Vers 2. Patrz do drugiego wiersza, co jest oder napisane. Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Albo pierwszego nawet. Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir dann noch darin leben? Pisze apostoł: przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Wir sind der Sünde gestorben. My umarliśmy grzechowi. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, to jest bardzo ważne, co tu jest napisane. Ja, also ich bin jetzt die Sünde. Ich bin jetzt mal die Sünde. Wyobraźmy sobie, ja jestem grzech. Und er ist gestorben. A on umarł. Jetzt komme ich und sag, lass uns mal einen trinken gehen. I teraz przychodzę do niego i mówię: chodź, wypijemy. Nur noch einmal. Raz tylko jeszcze. Ja? Er ist aber tot. Ale on jest trup. Er liegt hier. Leży tutaj, martwy. Er kann überhaupt nicht kommen. On w ogóle nie może pójść ze mną. Er ist der Sünde gestorben. On umarł dla grzechu. Die Sünde kann sagen, komm, mach, geht. Grzech go budzi, szarpie i mówi: chodź, idziemy. Ja, geht aber nicht. Er ist gestorben. Ale nie da się, bo on jest martwy. Und das ist biblische Wahrheit. I to jest biblijna prawda. Ja. Und wir müssen sagen, das stimmt, weil Gott es sagt. I my musimy to pojąć i przyznać: tak, to tak jest, bo Bóg tak mówi. Und wenn wir das glauben, jeżeli to wiarą uchwycimy, wierzymy, dann kommt der Anruf, to wtedy przyjdzie ten telefon, o którym mówiłem. Und ich glaube dem Wort Gottes und ich sag nein. Und dann habe ich die Kraft, nein zu sagen. I wtedy ja mam siłę ze Słowa Bożego, żeby powiedzieć nie. Ja. Weil ich es weiß. Ponieważ wiem o tym. Weil ich mich für tot halte. Ponieważ uważam się za umarłego. Und jetzt kommt das dritte. I trzecia rzecz. Das ist in Vers 13. To jest 13 wiersz. Stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten. Oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych. Und eure Glieder. 13 wiersz to mówi. A członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ja. Ja? Also. A więc. Bevor ich mich bekehrt habe, zanim się nawróciłem, benutzte ich meinen Körper zum Sündigen. Używałem mojego ciała do tego, żeby nim grzeszyć. Ja? Jetzt habe ich mich bekehrt. Teraz nawróciłem się. Jetzt ist der Heilige Geist in mir. Duch Święty jest we mnie. Und jetzt soll mein ganzer Körper, alles was ich habe, od tego momentu całe moje ciało, wszystko czym jestem, co posiadam, dient jetzt dafür, Gott zu verherrlichen. Służy teraz temu, by czcić tym Boga. Ja, meine Glieder werden jetzt Werkzeuge der Gerechtigkeit. Dlatego jest tu napisane, że moje członki mają być oddane Bogu na oręż sprawiedliwości. Ja. Und wenn wir das verstehen, jeżeli to rozumiemy, wenn wir das verstehen und wenn wir darin leben in dieser Wahrheit, jeżeli żyjemy rzeczywiście w tej prawdzie, dann erleben wir konkret, dass Christus in uns lebt. Wtedy konkretnie i realnie to przeżywamy, że Chrystus żyje w nas. Johannes 15. Jan, Ewangelia Jana, 15 rozdział. Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Piąty wiersz. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Bo beze mnie, czy oprócz mnie, niczego nie możecie uczynić. Ja. Was macht eine Rebe? Was macht eine Rebe, um Frucht zu bringen?
Co czyni taka latorość, taka gałąź winnego krzewu, aby przynieść owoc? Was macht sie? Co ona robi właściwie? Sie hängt an den Weinstock. Genau. Also erstmal sie macht nichts. Właściwie nic nie robi, jak tylko sie hängt am Weinstock. Jak tylko wisi przyczepiona do tego krzewu. Sie genießt die Sonne. Ona zażywa słonka. Sie bekommt den Saft. Otrzymuje życiodajny sok z tego krzewu. Und sie macht nichts. I nic nie robi. Genau. Und das ist unsere Aufgabe. I to jest nasze zadanie. Wir bleiben am Herrn Jesus dran. Chodzi o to, żebyśmy zostali przy Panu Jezusie. Das heißt, wir bleiben in der Realisation, in dem Bewusstsein, ich bin in Christus. To znaczy, że pozostajemy w urzeczywistnianiu tej prawdy. Jestem w Chrystusie. Christus ist in mir. Chrystus jest we mnie. Und dann werde ich Frucht bringen. I wtedy automatycznie przyniosę owoc. Paulus sagt, Christus nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paweł mówi to tymi słowami: już nie żyję ja, lecz Chrystus żyje we mnie. Und jetzt möchte ich praktisch werden. I teraz chciałbym stać się bardziej praktyczny. Ja. Wenn Christus in mir lebt. Jeżeli Chrystus żyje we mnie. Dann ist das eine wunderbare Wahrheit. To jest cudowna prawda. Erstens. Po pierwsze. Wenn man eine Apfelsine nimmt und drückt die, was passiert dann? Jeżeli weźmie się taką pomarańczkę i się ją zaczyna ściskać. Co man się drückt dzieje die, man drückt die, man drückt die, man drückt die, was passiert? Co się dzieje, jak zaczyna się ją ściskać i ściskać coraz mocniej? Es kommt raus, was drin ist. To znaczy, wtedy zaczyna wypływać to, co jest wewnątrz niej. Ja. Und so geht's mit uns auch. I dokładnie tak samo się dzieje z nami. Wenn der Druck größer wird auf uns, dann kommt raus, was drin ist. Gdy ciśnienie zewnętrzne napierających okoliczności staje się większe na nas, to wtedy bardziej wychodzi to, co jest w środku z nas. Ja, wenn man weniger schläft und wenn die Kinder schreien oder man ist genervt. Gdy człowiek mniej śpi, gdzie krzyczą dzieci, gdy człowiek jest podenerwowany. Und dann ist der Autoreifen auch noch kaputt. I gdy jeszcze do tego się kapcia złapie i jest się za późno i wszystko naraz. Und so weiter. Der Druck wird immer größer und dann kommt raus, was drin ist. A więc ciśnienie wzrasta, to zaczyna pękać ten owoc i wylewać się to, co jest w środku. Und wenn wir dann nicht in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus gelebt haben. Jeżeli nie żyliśmy wtedy w społeczności z Panem Jezusem. Das heißt, wenn wir nicht in ihm geblieben sind. To znaczy, jeżeli nie pozostawaliśmy w nim. Dann sind wir in dem Augenblick fleischlich und dann to w tym momencie stajemy się cieleśni. Und dann kriegen wir einen Wutanfall. I zaczyna nami owładać gniew. Ja? Dann kommt unser Fleisch raus. Wtedy zaczyna wychodzić to z nas, to cielesne. Ja. Aber wenn wir in Christus geblieben sind, ale jeżeli zostaliśmy w Chrystusie, wenn wir morgens die Bibel gelesen haben, jeżeli czytaliśmy z ranka słowo wenn Boże, wir gebetet haben, jeżeli modliliśmy się, und jeżeli dann, wzięliśmy sobie czas na te rzeczy, und im ganzen Tag mit dem Herrn Jesus in Verbindung gewesen sind, die ganze Zeit, i pozostaliśmy po prostu w społeczności, w bliskim kontakcie z Panem Jezusem, dann platzt der Autoreifen. To wprawdzie rzeczywiście ta opona tak samo się przedziurawi. Und dann sagt man, Herr Jesus. I wtedy mówi się, Panie Jezu. Das lässt du jetzt zu. Teraz ty to dopuściłeś. Und man ist sanftmütig. Człowiek staje się łagodny. Und die Leute gucken einen an und sagen. I ludzie patrzą i mówią. Und die Ungläubigen schauen uns an. I ludzie niewierzący patrzą na nas, przyglądają się. Früher der Jan, der wäre immer ausgeflippt bei sowas. Früher wäre der immer ausgeflippt. Wcześniej Jan po prostu powadał w szał w takich sytuacjach. Ale jetzt ist irgendwas anderes. Ale teraz stało się coś innego. Der ist irgendwie anders geworden. On się jakiś stał inny. Warum? Weil es kommt raus, was drin ist. Dlaczego? Dlatego, że wychodzi na zewnątrz to, co było w środku. Ja. Und das ist eigentlich was der Herr, was Gott für uns will als Christen. Das ist normales Christenleben. I to jest właśnie to, czego Bóg chce dla nas jako chrześcijan. To jest normalna rzeczywistość chrześcijańskiego życia. Aber es ist auch, dass Christus in uns lebt, ist auch ein ganz großer Trost. Ale to, że Chrystus żyje w nas, jest też dla nas ogromną pociechą. Das ist ein Trost besonders für die auch die evangelistisch tätig sind oder irgendwie für den Herrn arbeiten. Szczególnie jest to pocieszeniem potężnym dla tych,
którzy są aktywni ewangelizacyjnie, dla tych, którzy pracują dla Pana. Nach einem Jahr in Indien, ewangelizacyjnie pracują. Nach ungefähr einem Jahr in Indien hatten wir sehr wenig Bekehrung gesehen. Es bekehrten sich wirklich fast keine Leute. Po jednym roku przebywania w Indiach nie widzieliśmy żadnych nawróceń. Niemalże nikt się nie nawracał. Und ich hab zu Gott gebetet und ich war ziemlich fertig davon. Es hat mich ziemlich traurig und fertig gemacht. I ja bardzo modliłem się wtedy do Pana, bo ta rzecz mnie niezwykle przytłaczała. Po prostu doprowadziła mnie do moich granic. Bardzo modliłem się do Niego. Und dann eines Morgens habe ich eine Zugreise gemacht. I pewnego ranka powziąłem taką podróż jakąś pociągiem gdzieś tam. Und auf dieser Zugreise habe ich ein Buch gelesen von einer China-Missionarin. I wtedy w tym pociągu zająłem się książką o pewnym misjonarzu, misjonarin, ja. O pewnej misjonarce, która pracowała w Chinach. Und sie beschreibt, wie ihr das eines Tages so klar geworden ist. I ona opisywała tam, jak pewnego dnia stało się to dla niej tak namacalnie jasne. Ja, und als ich das Buch las, ist mir das auch einfach nur wunderbar klar geworden. I gdy to czytałem, to stało się to dla mnie po prostu cudownie jasną i klarowną rzeczą. Dass der Herr Jesus zu mir sagt, że Pan Jezus mówi do mnie, David, ich lebe in dir. Ja żyję w Tobie. Du brauchst hier keinen Stress zu machen. Ty nie potrzebujesz się obciążać tą sprawą. Du bist nicht verantwortlich dafür, dass ich die Leute bekehre. Ty nie jesteś odpowiedzialny za to, że ludzie się nawrócą. Du kannst nicht die Frucht selbst hervorbringen. Ty nie jesteś w stanie sam wydać owocu. Bleib einfach in mir, bleib mit mir in Verbindung. Pozostań po prostu we mnie, w kontakcie ze mną. Und dann ist alles in Ordnung. Warum? I wszystko jest w porządku. Dlaczego? Weil ich ja in dir lebe. Ponieważ ja żyję w Tobie. Und weil ich ja Frucht bringe. I ja będę tym, który przynosi owoc. Es ist dann mein Leben, was dann rauskommt bei dir. To jest moje życie w Tobie i ono będzie wydawać owoc. Ja. Und ob sich dann Menschen bekehren oder nicht, ist nicht dein Problem. I czy ludzie się nawrócą w odpowiedzi na to, czy nie, to nie jest twoim problemem. Es war für mich eine riesen Beruhigung und ein Trost. To było dla mnie nieopisane uspokojenie duszy, nieopisana pociecha. Aber es ist für dich auch eine Ermutigung. Ale dla ciebie jest to również i pokrzepieniem. I zachętą. Weil der Herr Jesus in dir lebt, weil Christus ponieważ Pan Jezus żyje w tobie. Kannst du wissen, will an den Ort gehen, wo du arbeitest und wo du bist, da geht Christus hin. Czy możesz to sobie wyobrazić, że on chce iść z tobą na miejsce, gdzie ty się udajesz, gdzie ty pracujesz, gdzie są twoje problemy. On chce być tam z tobą. Der Jesus ist ja jetzt nicht mehr da. Pan Jezus nie jest gdzieś tam daleko. Aber will durch dich will zu den Menschen gehen. Ale on chce iść z tobą i przez ciebie iść do ludzi, do których ty się udajesz. Wenn du den Eindruck hast, ich soll jetzt dahin gehen, ich soll jetzt mit der Person sprechen. Jeżeli masz takie wrażenie, że mam tam iść, mam rozmawiać z tą osobą. Dann ist das Christus in dir, der zu der Person gehen will. To jest to Chrystus w tobie, który chce iść do tej osoby. Und die Frage ist natürlich. Pytanie jest oczywiście, które pozostaje. Lebe ich mein Leben? Czy ja żyję moim życiem? Oder sage ich albo powiem, Herr, dein Körper, Panie, to jest twoje ciało do dyspozycji. Wo willst du jetzt hingehen? Was machen wir jetzt? Gdzie ty teraz chcesz iść? Co teraz zrobimy? Dein Mund, Herr, was soll ich jetzt reden? Twoje usta, Panie, co one mają powiedzieć? Seht ihr, das ist ein ganz anderes Leben. Zauważacie tą różnicę? To jest zupełnie inne życie. Praktisch sagen zu können, nicht mehr lebe ich. Praktycznie musimy to umieć wyrazić. Nie ja już żyję, ale Chrystus żyje we mnie. Sondern Christus lebt in mir. Der letzte Punkt. Ostatni punkt. Aus dem fünften Buch Mose. Z piątej Księgi Mojżeszowej. Kapitel 33. Rozdział 33. Stelle. Es
ist, wo Mose sagt, wenn du nicht mitgehst, dann lass uns nicht hinaufgehen. Ah ja doch, 2. Mose 33, Entschuldigung. Przepraszam, druga Mojżeszowa 33. 2. Mose 33. Und zwar die Wahrheit ist die dritte Wahrheit. I ta prawda jest tą trzecią prawdą, którą chciałbym zaakcentować. Christus mit uns. Chrystus z nami. Also Gott ist für uns. A więc Bóg jest za nami. Christus ist in uns. Chrystus jest w nas. Und Christus ist mit uns. I Chrystus jest z nami. Mose soll das große Volk auf eine ganz schwierige, auf einen schwierigen Weg führen. Mojżesz ma zadanie, aby cały lud poprowadzić trudną drogą, czy w trudną drogę. Und Mose hat einen Wunsch zu Gott. I Mojżesz ma tylko jedno życzenie do Boga. Und den lesen wir in Vers 13. 2. Mose 33, Vers 13. I o tym czytamy w 13. wierszu tego rozdziału. 33. rozdział 2. Mojżeszowej. Und nun, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać Twoje zamysły albo drogę Twoją. Bis Vers 15 am Ende. Abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zwłaszcza, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Dieser Wunsch, lass mich doch deinen Weg wissen. To życzenie, pozwól, bym znał Twoją drogę. Nicht segne meinen Weg. Nie, pobłogosław Panie moją drogę. Sondern lass mich deinen Weg wissen. Lecz daruj, bym ja mógł rozpoznać Twoją drogę. Und sagt, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führ uns nicht von hier hinauf. I on mówi jeszcze do tego, jeśli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam w ogóle wyruszać. David Livingstone, ein der berühmte Afrika-Missionar, David Livingstone hat Folgendes gesagt. David Livingstone powiedział, bardzo znany misjonarz, który działał w Afryce, powiedział pewnego razu. Sende mich wohin du willst. Poślij mnie dosłownie, gdzie tylko chcesz. Aber geh mit mir. Ale idź ze mną. Lege mir die Last auf, die du willst. Nałóż na mnie ciężar, jaki tylko chcesz. Aber erhalte mich. Ale to ty mnie podtrzymaj w tym. Sende mich wohin du willst, aber geh mit. Poślij mnie gdzie chcesz, ale idź ze mną. Lass mich deinen Weg wissen. Daj mi znać twoją drogę. Jetzt möchte ich euch sagen, chciałbym wam powiedzieć, wie können wir denn den Weg wissen? Jak możemy tą drogę rozpoznać, wiedzieć o niej? Wie kommt es, dass Menschen sich aufmachen und sagen, der Herr ruft mich in ein Land, irgendwo anders hin? Jak to w ogóle do tego dochodzi, że ludzie dochodzą do poznania i mówią, Pan powołuje mnie, żebym szedł tam czy tam do jakiegoś kraju. Und ich möchte jetzt schließen mit den einfach drei Beispielen, wie der Herr Menschen in die Mission berufen hat. Chciałbym po prostu zamknąć tę wypowiedź trzema przykładami, które pokazują, w jaki sposób Pan ludzi powołuje do tego, żeby poszli. In einem Fall war das ein Ehepaar und sie wollten auf eine kleine Insel gehen. Sie hatten den Eindruck, sie sollten auf eine kleine Insel gehen. W jednym przypadku to była młode małżeństwo, które mieli takie wrażenie najpierw, że Pan chce, aby się udali na pewną małą wyspę. Und sie sind dorthin gegangen und sie haben sich das angeguckt und da waren Bedürfnisse. I oni tam najpierw się udali, pojechali, przyjrzeli się wszystkim sprawom z bliska i zauważyli masę potrzeb. Aber sie waren noch nicht entschieden zu gehen. Ale oni jeszcze nie byli całkowicie zdecydowani, żeby tam iść. Und an einem Nachmittag. I pewnego popołudnia. War Nachmittagsversammlungsstunde. Było zgromadzenie popołudniowe, tak jak to znamy. Und sie sind vor den Herrn gegangen, haben gesagt: Herr, bitte sprich doch in dieser Stunde zu uns. I oni przed Panem klęknęli tego dnia i powiedzieli: Panie, prosimy Ciebie, przemów do nas w tej sprawie dzisiaj. Und in dieser Stunde war ein Bruder zu Besuch von einer Nachbarversammlung. I tego dnia odwiedził to zgromadzenie brat z sąsiedniego zgromadzenia. Zupełnie przypadkowo. Der sonst nie am Wort dient. Brat, który nigdy nie usługuje słowem.
Ja. Und er stand auf und hat gepredigt. I naraz tego dnia właśnie wstał i zaczął usługiwać słowem, zupełnie wyjątkowo. Und während der Predigt sagt er plötzlich, i w czasie tego głoszenia słowa naraz on mówi takie słowa. Muss dazu sagen, dieser Bruder, der stellte sich die Frage, auf der Insel sind so wenig Leute, sind nur 11.000 Einwohner, lohnt sich das überhaupt? Ten brat z tą siostrą, to młode małżeństwo, którzy się modlili o tą sprawę, modlili się również w tej modlitwie z taką myślą, że rozważali przed Panem, czy w ogóle tam się opłaca jechać. Tam tylko 11 tysięcy ludzi zamieszkuje tą wyspę. Und jetzt ist dieser Bruder in der Versammlung und es wird gepredigt. I teraz ten brat wstał w zgromadzeniu, ten, który głosił, i mówi tak. Und dann sagt der Bruder plötzlich, und vielleicht ruft dich der Herr auf eine Insel. Może Pan cię nawet powołuje, żebyś szedł na wyspę. Ten brat, który się o to modlił z tą siostrą, zrobili wielkie oczy wtedy. Aber vielleicht denkst du, oh, da sind nur so wenig Leute auf der Insel, lohnt sich das überhaupt? Ale może myślisz sobie, tam tak mało ludzi przecież mieszka, czy to się w ogóle opłaca? Dann sagte der Herr, dann geh. To Pan ci mówi, idź. Und du auch. Und er zeigt mit dem Finger auf den Bruder. I ty też. I pokazuje palcem swoim dokładnie na tego brata, który to modlił się do Pana o to. Er zeigt auf ihn mit dem Finger. Pokazuje palcem na niego. Kann Gott deutlich sprechen? Czy Bóg potrafi mówić wyraźnie? In einem anderen Fall war auch ein Ehepaar. Innym razem to było inne małżeństwo. Und sie hatten auch die Frage, sollen wir aufs Missionsfeld gehen oder nicht? Oni również zajmowali się tym samym pytaniem, mamy się udać na pole misyjne albo nie. Und der Mann war sich sicher? Ten mąż był miał już wtedy ugruntowane przekonanie, że tak. Die Frau war sich nicht sicher. Ale jego żona, ona była bardzo niepewna jeszcze. Sie haben einen Spaziergang gemacht und der Mann hat ihr zwei Bibelstellen vorgelesen. I oni poszli na spacer i mąż przeczytał swojej żonie wtedy dwa miejsca ze Słowa Bożego. Zwei Bibelstellen, die er Mut machen sollten. W jego przekonaniu miejsca, które miały ją pokrzepić. An dem Abend war Versammlung. I tego wieczoru było zgromadzenie. Und normalerweise, sie wechselten sich ab und normalerweise war es die Runde vom Mann zu gehen. Oni mieli taki zwyczaj, że zmieniali się, jeżeli chodzi o uczestnictwo w zgromadzeniach z jakiegoś tam powodu. I tym razem, z powodu dzieci, i tym razem to on miał iść. Aber die Frau sagte dann, ich glaube, heute Abend soll ich gehen. Ale żona naraz, jak to żona, mówi, właściwie mam wrażenie, że to ja powinnam pójść. Okay. Und er ist zu Hause auf die Knie gegangen und hat gebetet. A on uklęknął wtedy w domu i modlił się. Sagt, Gott, bitte sprich zu meiner Frau. Modlił się, Panie, proszę Ciebie, przemów do mojej żony. In der Versammlung, w tym zgromadzeniu, ein ungewöhnliches Lied wird gesungen. Została zaśpiewana zupełnie niecodzienna pieśń. Es war Gebetsstunde. To było zgromadzenie na modlitwę. Und danach steht ein Bruder auf. Potem wstaje brat. Und liest zwei Bibelstellen. I czyta dwa miejsca ze Słowa Bożego. I czyta dokładnie te dwa miejsca, które przeczytał ten mąż tej żonie. Die ihr Mann ihr gerade vorgelesen hatte. Und sie kam nach Hause mit einem großen, breiten Lächeln und sagte, Gott hat gesprochen, wir gehen. I wtedy ona przyszła do domu i z wielkim, szerokim uśmiechem powiedziała, mężu mój, idziemy. Bóg do mnie przemówił. Ein letztes, und das ist unseres persönliches. Ostatni przykład, to jest nasz osobisty. Ich hatte keine Übung, Missionar entfernt weg zu werden, weit weg. Ja nie miałem żadnego praktycznego przygotowania, żadnego praktycznego Erfahrung. Nein, ich hatte nicht unbedingt den brennenden Wunsch, unbedingt Missionar weit weg zu werden. Okay. A więc nie było w moim sercu jakiegoś takiego głębokiego, gorącego pragnienia, aby być misjonarzem gdzieś w odległym kraju. Ja. Aber es ist mein Schwager Philipp und Eva, die waren schon in Indien. Ale mój szwagier Filip i Ewa byli już wtedy w Indiach. Und dann habe ich diese andere Familie auch kennengelernt, die Bremeker Familie. I tą inną rodzinę też poznałem w międzyczasie, to była rodzina Bremikerów. Und der war auch geübt in Bezug auf vollzeitigen Dienst, aber nicht er wusste auch nicht, wohin es gehen soll.
I on również był ćwiczony przez Pana w odniesieniu do sprawy pełnoczasowego poświęcenia się służbie słowa, ale nie za bardzo wiedział, gdzie i jak miałoby się tego dokonać. Und wir haben dann gesagt, lass uns mal zusammentreffen zum Beten. I wtedy powiedzieliśmy sobie w takich okolicznościach, chodźcie razem, umówmy się na modlitwę, będziemy to Panu zanosić. Wir wollten uns vier Tage treffen zum Beten und zum Fasten. Chcieliśmy się przez 4 dni spotykać na modlitwie i poście w tej sprawie. Ja. Und wir haben dann gebetet zusammen. I modliliśmy się razem. Und wenn ich sage fasten, dann möchte ich dazu mal eine Ermunterung aussprechen. I jeżeli mówię post, to chciałbym do tego powiedzieć kilka słów zachęty i pokrzepienia. Um den Willen Gottes zu erfahren oder um geistlich vorwärts zu kommen oder um einen Knoten zu lösen, ein Problem zu lösen. Aby Bożą wolę lepiej rozpoznać albo żeby rozwiązać duchowy problem. Czasami żeby pewne zagmatwane sprawy rozwikłać przed Bogiem. Mal einen ganzen Tag lang nichts zu essen. Żeby do tego przydać jeden dzień rezygnacji z posiłków. Ja, vom Nahrung mal nichts zu nehmen. Nic nie brać do ust. Und beten. I modlić się. Und Gott antwortet auch auf besondere Weise, wenn wir besonders ernsthaft beten. To Bóg odpowiada na w szczególny sposób na szczególnie zaangażowane serdeczne modlitwy zanoszone. Ja. In dieser Zeit haben wir zusammen gebetet und w tym czasie modliliśmy się. Und Gott hat uns dann an diesem Wochenende 7 Bibelstellen haben wir bekommen, 7 verschiedene Bibelstellen. I Bóg nam podsunął 7 różnych miejsc ze Słowa Bożego. Einer hat eine SMS geschrieben. Ktoś nam napisał na przykład SMS-a z taką. Mama das im Kalender. Albo chwyciliśmy za kalendarz i nam po prostu to wyraźnie przemawiało do nas. Und in allen Bibelstellen war eine Sache immer gleich. I we wszystkich tych miejscach ze Słowa Bożego jedna rzecz była wspólna. Es waren immer 3 Männer oder 3 Frauen mit Jesus. To było zawsze, mówiło o 3 mężach i 3 niewiastach z Panem Jezusem. Ja. 7 Bibelstellen, immer 3 mit Jesus. 7 miejsc, które pokazywały zawsze 3 lub 3 z Panem Jezusem. Und es hat sehr zu uns gesprochen. To bardzo głęboko przemawiało do nas. Weil wir natürlich dachten, zu dritt, sollen wir zu dritt in Indien sein? Bo cały czas zadawaliśmy sobie to pytanie, czy mamy we troje, albo we trzech, czy w tej grupie iść do Indii. Und dann kam eines Abends meine Frau von der Versammlung nach Hause nach diesem Wochenende. Die sind dann weggefahren und dann kam meine Frau von der Versammlung nach Hause. Oni sobie pojechali, a moja żona po tym weekendzie przyszła do domu po zgromadzeniu pewnego razu. Und sie sagte mir, heute Abend in der Versammlungsstunde haben wir einen Vers bekommen. Der hat mich angesprochen. Mówi do mnie, dzisiejszego zgromadzenia pojawił się taki wiersz w zgromadzeniu, który bardzo przemówił do mojego. Und es war Jesaja 55, Vers 12. I to było Izajasza 55, wiersz 12. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Bo 12 wiersz 55 rozdziału. 55, bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Und ich war schon so ein bisschen am schlafen, so halb. Ja już trochę taki byłem senny, już na pół spałem. Ich habe gesagt, ja, schöner Vers, vielen Dank, gute Nacht. Powiedziałem, piękny wiersz, bardzo mi się podoba, dobranoc. Aber am nächsten Morgen, wir trafen uns per Skype zum Beten. Ale następnego ranka spotkaliśmy się znowu przez Skype'a na modlitwę. Philipp Svetlik war 800 km von uns weg und Bremika war 800 km weg und ich war in der Schweiz. Wir waren also weit voneinander entfernt. Philipp Svetlik był 800 km ode mnie. Bremikerowie byli też 800 km od niego i ode mnie, a ja byłem w Szwajcarii. So, und ich habe ihnen dann morgens gesagt, ich glaube gestern Abend hat der Herr uns einen Vers gegeben, Jesaja 55. Ja wtedy im powiedziałem rano dopiero, ja myślę, że Pan darował nam jeden wiersz. To jest 55 rozdział Izajasza i ten 12 wiersz. Da sagt der Philipp Svetlik, ich war gestern Abend auch in der Versammlung und da hat ein Bruder genau diesen Vers gelesen. I Philipp mówi, ja byłem wczoraj w zgromadzeniu i brat przeczytał dokładnie ten wiersz. Und dann sagt der Philipp Bremiker, ich habe gestern Abend einem Bruder gesagt, dass wir nach Indien gehen werden.
A Filip Bremiker powiedział, ten inny znowu, ja wczoraj jednemu bratu wyznałem to, że my chcemy iść do Indii. Und dieser Bruder hat die Bibel aufgeschlagen. Ten brat otworzył Biblię. Und hat genau diesen Vers gelesen. I przeczytał mi dokładnie ten wiersz. Lass mich deinen Weg wissen, Herr. Pozwól mi wiedzieć drogę twoją, Panie. Und wisst ihr was? Der Herr hat so gesprochen in Versammlungen, wo es auch Probleme gibt. I muszę wam powiedzieć jeszcze coś do tego. Wo es nicht Pan mówił te rzeczy w taki sposób w zgromadzeniach, w których jest wiele problemów. Wo der Zustand geistlich nicht sehr gut ist. W zgromadzeniach, w których duchowy stan nie jest dobry. Deswegen will ich euch und die jungen, vor allen Dingen jungen Leute auch ermutigen, geht in die Stunden mit Fragen an den Herrn. I dlatego chciałbym was do tego zachęcić. Uczęszczajcie na godziny zgromadzenia z pytaniami do Pana. Herr, soll ich diesen Beruf ausüben? Panie, czy mam podjąć się wykonywania tego zawodu? Soll ich diese Schwester heiraten? Panie, czy mam pojąć za żonę tą siostrę? Soll ich dahin umziehen? Czy mam się przeprowadzić z tego miejsca tam? Frag den Herrn, er liebt es zu antworten. Pytajcie Pana. Pan miłuje udzielać odpowiedzi na takie pytania. Wenn wir bereit sind zu sagen, Herr, ich gehe nur, wenn dein Angesicht mitgeht, wenn du mitgehst, nur dann. Jeżeli jesteśmy tylko gotowi to Panu powiedzieć, Panie, idę z Tobą, ale Ty idź ze mną. Dann werden wir erleben, dass Gott spricht. To będziemy to przeżywać, że Bóg mówi. Und wir haben nur ein Leben. I mamy tylko jedno życie, pamiętajmy. Und wenn es das gibt, was der Mose erlebt hat. Jeżeli istnieje to, co przeżywał Mojżesz, dann wünsche ich mir das auf dem kleinen Level, auf dem ganz kleinen Level, aber ich wünsche mir auch was davon. To ja sobie tego najbardziej życzę, aby choćby na minimalnym poziomie, ale przeżywać to samo. Wenn Gott zu uns spricht, wollen wir das nicht erleben? Jeżeli Bóg do nas mówi, czy nie chcemy tego przeżywać? Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem.
każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo,
ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny, nie mam szans sam tutaj nic zadziałać, ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga, bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze, że ja już jestem Bożym dzieckiem, że nie jestem dzieckiem diabelskim i że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego,
to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana, pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła. Gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo,
a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość,
Z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w
osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie,
Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. 1 list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli.
Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I
charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą,
która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką i od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność.
bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy.
Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5:6. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i
Jezus umarł za bezbożnych, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia
Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem. I Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest w
kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego. Mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, podkieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu,
Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.